źródło rozumności człowieka nazywamy duszą. Prawda? Dusza to jest ten powód niematerialny, niezniszczalny zresztą, nieśmiertelny, jak powiedzmy Arystoteles i Arabowie powiedzą, który napędza całą działalność i aktywność typowo ludzką. Jeżeli chodzi o problemy na pograniczu nauki i wiary, to jednym z nich jest problem stosunku duszy do aktywności materialnego mózgu. Nie należy przy tym żyć w złudnym przekonaniu, że nie ma tutaj rozdźwięku między nauką a wiarą. Na przykład fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego mówiące o tym, czym jest dusza, są dla mnie niezadowalające. A jeżeli dla mnie są teraz niezadowalające, to zapewne dla sporej części społeczeństwa za lat 5 czy 10 będą również niezadowalające. Ten problem powinien być przedmiotem refleksji zarówno ze strony naukowców, jak i teologów. Chciałbym wyraźnie podkreślić, nie twierdzę, że nie ma duszy, chciałbym natomiast powiedzieć, że istnieją pewne problemy, takie jak rola duszy w procesie poznania oraz relacji duszy do materialnego ciała. Są to dosyć istotne problemy, które wymagają rzetelnej analizy. To są fragmenty, które budzą moje wątpliwości. Mamy nadzieję, że pan profesor nam spróbuje objaśnić, jak bardziej szczegółowo, jak teologowie rozumieją pojęcie dusza, a w każdym razie, gdybyśmy mogli dążyć do takiego stanu, że moglibyśmy używać języka, którego używamy i w życiu codziennym, i może właśnie w naukach przyrodniczych, i może byśmy spróbowali dociec, jakie mogą być relacje na poziomie materialnym duszy, ciała, w szczególności ludzkiego mózgu. Tak, to są tematy rozważania głównych tez, do których musimy sięgnąć. Przez tezy rozumiem tu, no powiedzmy, filozoficzne określenie, ponieważ jestem filozofem, więc jak filozofowie rozumieją i określają duszę? Chcę po prostu nawiązać najpierw do świętego Tomasza, który jest dla nas mistrzem myślenia intelektualnego, wszystkich rozumień, na których opiera się później działanie. Więc w tekstach świętego Tomasza znajdujemy, zresztą przeze mnie już troszeczkę takie ułatwione ujęcie, znajdujemy stwierdzenie, że dusza ludzka jest zaktualizowaną przez akt istnienia formą wraz z możnością duchową. Możność duchowa to jest to wszystko, co wymaga zaktualizowania. I tu tę możność duchową wyrażają dwie władze człowieka. Intelekt i wola. Intelekt to jest podmiot rozumień, wola jest podmiotem decyzji. I tu trzeba od razu dopowiedzieć, że dusza ludzka jest realna dzięki istnieniu. Istnienie w metafizyce świętego Tomasza przede wszystkim, a więc w realistycznej metafizyce bytów szczegółowych, konkretnych, bo innych się nie rozważa, przynajmniej w metafizyce. Otóż dzięki istnieniu dusza jest realna. Istota duszy, bo trzeba odróżnić w takim razie istnienie i istota. Istota duszy jest ukształtowana przez substancje niematerialne, nazywane aniołami. Od razu chcę to zaakcentować. To nie jest tak, że ukształtowały nas wyłącznie byty fizyczne czy określane przez nauki przyrodnicze. Biorą udział w naszym ukonstytuowaniu się właśnie aniołowie jako substancje niematerialne, które uczestniczą w uformowaniu się struktury ludzkiej, osoby ludzkiej, nawet można tak powiedzieć. I dusza, można by więc dodać, jest substancją, to znaczy samodzielnym bytem, zależnym jedynie od substancjalnego, od samoistnego, źle powiedziałem substancjalnego, od samoistnego istnienia, wprost od Boga. Duszę ludzką stwarza Bóg. Nie ma innych źródeł i powodów powstania, pojawienia się duszy ludzkiej w człowieku. Rodzice są tymi przekazicielami, nośnikami
Natomiast Bóg wprost stwarza duszę ludzką i tym samym pośrednio kształtuje, niepośrednio, dosłownie trzeba powiedzieć, stwarza człowieka. Człowiek pochodzi od Boga, można tak prosto powiedzieć. Nie wszystkie inne źródła, wszystkie inne pomocnicze działania przez różne nauki tutaj jakoś przywoływane są właśnie pomocnicze. Czuję rozdźwięk między katechizmem a tym, co Pan mówił, oraz między Tomaszem z Akwinu i Arystotelesem, z tego, co ja wiem. W katechizmie jest powiedziane tak, jakby dusza i ciało były jedną nierozdzielną rzeczą. To nie wynika jakby z tego, co Pan powiedział. Dusza jest samoistna i tylko jest jakby wklejona w to ciało. Odwrotnie, to ciało jest do niej przylepione. Jakby tego nie nazwać. Dusza tak. Może samoistnie istnieć. Ciało martwe jest zwłokami, które są na drodze do szybkiego rozkładu. Następnie mówił Pan, że dusza jest jakby pierwszym tym motorem powstania ciała, prawda? Tak. Tak to zrozumiałem. Nawet zasadą. Więc czy zasadą. Z kolei Tomasz z Akwinu mówił, że dusza wciela się w to ciało po którymś tam tygodniu jego istnienia w formie zarodkowej. Ale w jakich warunkach, jeśli wolno tak ingerować? To znaczy, gdy rozważa działania ludzkie, prawda, to żeby dusza mogła ujawnić to wszystko, co spełnia w człowieku poprzez mózg, jako główny organ swojej, prawda, narzędzie swojej działalności, to musi dorosnąć pewien zespół jakichś tam władz, czy jakichś elementów wspomagających. No tutaj właśnie ja to nie tak widzę, bo nie pamiętam, o którym tygodniu ciąży Tomasz myślał, czy czwartym, czy szóstym. W każdym razie to jest taki etap, na którym ten zarodek mózgu, który tam jest, absolutnie jeszcze nie działa. Rozwija się, stopniowo składa z kolejnych namnażających się komórek, ale jeszcze nie ma nic do roboty po prostu. Zgoda, ale to jest w wyniku obserwowania zachowań. Natomiast gdyby to nie była dusza od początku, to tych żadnych nie mogłoby być. Ale on mówi, że ta dusza wciela się właśnie po którymś tygodniu. Nie, ona się ujawnia, prawda, bo w tłumaczeniu ujawnia się przez różne działania i my obserwując te działania ustalamy, ale gdyby nie było od początku, to jest myśl świętego Tomasza Arystotelesa, duszy ludzkiej nie byłoby tych etapów, ani nawet żadnej działalności, prawda, tego, co później stanie się dorosłym człowiekiem. To znaczy, że ona jest od pierwszej komórki. Pierwszej komórki. Ona sprawia. Tylko człowieka? Czy każdego zwierzęcia? Tylko są różne dusze. Dusza ludzka jest rozumna, dusze zwierząt są tylko zmysłowe. I są ponadto wegetatywne, na przykład wegetatywne rośliny, a zwierzęta mają dusze zmysłowe, to znaczy jest aktywność władz zmysłowych, a więc takich, że się reaguje na to, co się widzi, słyszy. To jest za ubogi świat człowieka, jest jeszcze rozumienie, jest jeszcze intelekt, jest wola, to wszystko. W mózgu przynajmniej ssaków, ale nie tylko, od bardzo wczesnych etapów rozwoju ewolucyjnego istnieją ośrodki, które by trzeba nazwać wolicjonalnymi. To znaczy one nie mają żadnego bezpośredniego kontaktu ze światem zmysłowym, pośredni poprzez inne części mózgu, a służą do jakby oceny, to znaczy nadawania znaczenia przynajmniej tak prymitywnego jak plus, minus. Tak. I ta wyjście z tych części bardzo wpływa właśnie na zachowanie. Jeżeli jest minus, no to uciekaj. Stąd jeżeli plus, podążaj ku temu. To jest wpływ właśnie na ośrodki już ruchowe, na motorykę i tak dalej. Ale pomiędzy tym światem zmysłów a światem ruchów istnieje cała sfera ośrodków, które służą ocenie tego, co z zewnątrz przypłynęło. I to dużo wcześniej niż u człowieka.
Oczywiście jest gradacja, jest, ona idzie bardzo daleko. Już zapominając na chwilę o duszy, ale o świadomości chociażby mówiąc, co nie jest pewnie tym samym, i przynajmniej dla mnie. No nie, to jest szersze, świadomość. Tak, prawda? No, taka sprawa jak samoświadomość, testowana bardzo prosto. Patrzymy w lustro, wiemy, że to jesteśmy my. To nie jest ktoś inny w tym lustrze. Jakie zwierzę jest zdolne do zrozumienia tego? No nie wiadomo, że dziecko roczne idzie i też usiłuje zajrzeć za to lustro, że tymczasem ten drugi się nie chowa. W wieku mniej więcej 2 lat dorasta do zrozumienia tego, że to jestem ja. I już nawet w takim rozwoju człowieka widać, że ta funkcja dorośnięcia, powiedzmy, do duszy, do własnego ja, to jest nawet po urodzeniu pewnie jeszcze. Ale w jakiejś gdyby mierze. Nie było podstaw, jakiejś zasady. Ale każda taka świadomość musi mieć jakąś sferę ewolucjonalną, no to... Tylko człowiek. Tylko? No tylko ja tak nie myślę. Inne, na przykład zwierzęta, rośliny mają tak zwane władze i strukturę czysto ujmowaną zmysłami, czyli podlegającą takim władzom jak, prawda, patrzenie, widzenie, słyszenie. To jest za ubogi świat. Człowiek jeszcze rozumie. Ja rozumiem, że jest coś więcej, ale nie zgadzam się z tym. To znaczy uważam, że wiele zwierząt ma przynajmniej zaczątki takiej woli do zrobienia czegoś albo nie zrobienia czegoś. Szkoda, tylko że to są działania jakiegoś podmiotu i ten podmiot jest tylko zwierzęcy, jest za ubogi w stosunku do tego, co mówimy o człowieku. Ale jakąś duszę ma tą zwierzęcą, tak? Dusza jest, dusza są trzy według Arystotelesa, jest, prawda, dusza roślinna, dusza zwierzęca i dusza ludzka. To jest platoński i arystotelesowski pociąg. Chodzi o to, że to jest mierzone typami działań, prawda? My przez działania dowiadujemy się, czy obserwując działania, dowiadujemy się, jakie są tam narzędzia aktywizujące człowieka. I tylko człowiek rozumie. Wszystkie inne byty recypują, doznają, odczuwają, wszystkie władze zmysłowe. Ale spróbujmy może ten problem zanalizować poprzez przyglądnięcie się jakimś takim bardzo szczególnym przypadkom. To teraz jest pytanie, no właśnie do pana profesora. Czy to znaczy, że ta dusza ludzka tego bardzo głęboko upośledzonego człowieka i dusza no, wysoko zorganizowanego ssaka, nie człowieka, czy one różnią się w istotny sposób? Czy one są w dalszym ciągu inne, a zatem jak, prawda? Chodzi o to, że my mamy różne narzędzia i analizy, prawda? Na przykład to, co się nazywa ujęciem gatunkowym i rodzajowym. Nie tylko, bo teraz mówimy, jak zrozumiałem z tego, co pan profesor mówi, jednostkowy przykład, czy jednostkowego tak. człowieka. Ale my należymy do całej grupy osób, ludzi. I ludzie są... przejawiają bogatsze życie jako, powiedzmy, gatunek, jako rodzaj, prawda? W rodzaju się ujmuje tylko to, co materialne, to, co fizyczne. W gatunku ujmuje się to, co jest istotne. Formę się ujmuje. No dobrze, ale w takim razie człowiek po zażyciu na przykład narkotyków zachowuje się w sposób, może się zachować w sposób głęboko nieracjonalny, mieć jakieś wizje, prawda? I ja zatem zadaję pytanie takie, czy dusza tego człowieka po zażyciu narkotyków to zmienia się, czy też mówiąc krótko, tylko rzecz się dzieje w tym ciele materialnym, w mózgu dusza jako byt niezależny istnieje i tylko ta komunikacja między tą duszą a mózgiem jest zakłócona, prawda? Tak bym powiedział. Oczywiście tak samo, jak pan profesor teraz to sformułował. Chodzi o to, że my możemy uruchomić różne reakcje na otaczającą rzeczywistość. Jesteśmy w kontekście, na przykład tak samo w kontekście ludzkim. Człowiek jest, prawda, jednostkowym bytem, ale jest zespołem osób, prawda? I Bóg stwarza wszystkie osoby, i potem wszystkich, prawda, chce zbawić.
nie tylko tego, prawda, czy tamtego, wszystkich. Jest jakaś taka powiedzmy urocza w tej tezie, teza, czy w tej tezie akcent taki uroczy, że Bóg, a głównie Chrystus, przyszedł do wszystkich. Wszyscy będą zbawieni, prawda, bo to jest język już teologów i teologiczny. Filozof o tym nie mówi, o zbawieniu, tylko mówi o strukturze, z czego ten byt jest zbudowany, co go stanowi. I język, którym ja się posługuję, to jest język taki, natura. Natura to jest istotne, zespół istotnych elementów w danym bycie, a przede wszystkim w człowieku. I tym istotnym elementem w człowieku jest dusza. Jako niematerialny powód w całej działalności, całej aktywności człowieka. No tak, ale w dalszym ciągu możemy mieć pewne wątpliwości. Jednak wydaje się, że człowiek powstał, ale nawet jesteśmy o tym przekonani, w wyniku procesu ewolucji, prawda? Wobec tego, myśląc tymi kategoriami, musielibyśmy powiedzieć, ok, od pewnego momentu, załóżmy, człowiek kromanią posiadał duszę, a neandertalczyk jeszcze jej nie posiadał. To był w tym samym czasie. To było, no właśnie, prawda? Ja w ewolucję nie wierzę tak bardzo. Uważam, że to jest teza naukowa, niekoniecznie podparta rzeczywistością, prawda? Jak pan... Naukowcy uważają, że to jest paradygmat. To jest coś dużo więcej niż teza. Ale paradygmat, owszem, też rozumiem to słowo, tylko chodzi o to, że prawda cała... Nie ma dobrych dowodów na przeciwną jakby twierdzenie, że nie było ewolucji. Ale wie pan, z tego by wynikało, że Bóg nie ma udziału w powstawaniu człowieka. Nie, prawda? Może tylko my nie wiemy, jaki ma udział albo źle to definiujemy. To też rozumiem tę trudność. Tylko chodzi o to, że nie należy wobec tego, prawda, tak akcentować ewolucji. Nie. Ja nie wierzę w ewolucję na przykład jako filozof. Prawda?